Masz problemy? Ale nie, no w tej chwili. Ojej. Nie wiem, co się stało. Ale skurcz? Proszę, coś takiego, tak. Właśnie. To mi trochę przeszkadza w tym. Rysiu, jak się czujesz przed kamerą? No, to przecież nie mój debiut, co prawda. Debiut był w 77 roku, prawda? No to łatwo policzyć. No, ładnie rysujecie, laleczka. Ale przydałoby się coś z satyry. Na przykład narysujcie hajduka, który czyści sracze. Czyści sracze w bokserskich rękawicach. Ty masz łeb. Co o tym sądzisz, lalka? Ja rysuję tylko motywy ludowe. Obywatel sierżanci, już ja poprowadzę Raczkę Lali. O, liczę się, Szurmak. Szurmak? Liczę na ciebie. Tak jest, obywatel sierżanci. A mi jest z dnia na dzień. Nie wiem, co się z tobą stanie do końca obozu. A przecież tutaj moja jest ukochana Grzybowa. Grzybowa! No mój przyjacielu, to. Ryszard to jest postać, która jest niemierzalna. W jakikolwiek sposób, dlatego że... Doszło do tego, że mnie trudno zmierzyć. Tak, dokładnie. Świat ma niepotrzebny, nic niepotrzebny, a przychodzicie tutaj z taką ekipą, ja po prostu jestem przerażony, bo tyle sprzętu, nie, tyle ludzi, gdzie na suficie was posadzę, przecież byłaś, wiesz jak jest, że tu nie ma salonu, jest 120 metrów. Dzień dobry. Czy, ale tam jest ktoś, czy... Aneta z Marcinem stoją tutaj przy drzwiach. Są przy drzwiach. Ryża, za Wietnam! Moje kochane! Moje kochane! Jest więcej takich osób jak Rysia. Tylko Rysia się nie boi. A tamte się boją. Nie wychodzą na ulicę. On jest zwykłym człowiekiem, ma swoje zasady, ma swoje odpowiedzenie, jest bardzo fajnym koleżem. Fajnym może dziewczyną, nie wiem jak to nazwać, prawda? Tak, ale co mam zrobić sobie? Dobrze? O i teraz... Okej. Gramy, w cudzysłowie gramy. Jestem... dzieckiem z romansu, to znaczy mój ojciec czy moja mama mieli ze sobą romans i z tego romansu urodziłem się ja. Mój ojciec był starszym referentem, pracował w wojskowości. Ja z moim ojcem spotykałem się na zasadzie wizyt. Moja mama była z powodu swojej choroby nie do końca mogła się mną zajmować. Była niania w domu też i był... To był bogaty dom. Bogaty w sensie duchowym, nie w sensie materialnym. Twój dom rodzinny to było takie miejsce, w którym czułeś się w pełni akceptowany. Bardzo, tak, bardzo. Ja zresztą dorastałem na łonie natury w tym sensie, że w otoczeniu przepięknej przyrody w Świdrze nad rzeką Świder. Tam zaczynałem edukację. Miałem takie świadectwo, które mnie upoważniało, że mogłem iść do szkoły, którą sobie wybrałem, bez żadnych egzaminów, na podstawie świadectwa. Wychowawca mój jakby zasugerował mojej rodzinie i potem mnie, że jest taki nowy technikum nukleoniczny, związany potem z badaniem atomu. W tym miejscu przyjdzie artykuł o znaczeniu Nowej Huty. Tu zaplanowaliśmy kącik satyry, a boki przyozdobimy takimi ornamentami ludowymi. To było technikum pięcioletnie z praktyką w świerku, która groziła, nie wiem, napromieniowaniem, rakami. Ja tam się bardzo źle czułem w tej szkole psychicznie z powodu tej Armii Czerwonej, jak ja to określam, czyli bardzo cuchnęło komuną. W Polsce socjalizm, traktory będą budziły się, przemieni pracę w potoki stali, ZNP. W każdym razie ja stamtąd zdecydowałem, że sam ucieknę, pójdę stamtąd. I do liceum w Warszawie było też bardzo serio
kółko teatralne. I dlaczego mówię bardzo serio? Bo to kółko teatralne było prowadzone przez aktorkę, która mieszkała opodal. Ona mnie poznała z takim profesorem, który był jej przyjacielem. I tutaj w szkole teatralnej na Miodowej wykładał. Wykładał ruch sceniczny. Tam chodziły na jego takie jakby zajęcia przedegzaminacyjne. Darmowe. A teraz w ramach sojuszu miasta ze wsią wystąpi babcia Podlesiowa i chór Mieszany. Smutna, że do innej junak się zaleca. To byś ty pod piecem smutna nie stojała. Brawo, babcia Podlesiowa! Na krzyżem oznaczona, bądź cuteńko lęki w junaka ramiona. To były straszne czasy dla mnie, że wyglądałem, no byłem piękniejszy od niejednej dziewczyny, więc w ogóle o facetach nie mam co mówić. Pamiętam, kiedy szedłem plażą nad morzem, to dziewczyny i chłopcy wstawali tam z koców, czy z jakichś tam materacy w ogóle przestali się sobą interesować i za mną się patrzyli, już prawie, aż ja z horyzontu zniknę. Powiedziano mi, że my panu z przyjemnością damy dyplom, tylko że dla pana nie ma ról. Nie byłoby dla mnie pracy, nie byłoby, byłyby problemy, żeby mnie obsadzić, żeby mnie obsadzić. Przyszedł cenzor i powiedział, ta osoba nie może tak wystąpić, proszę to wyciąć, albo nie dajemy filmu. Czy w teatrze też przychodziła cenzura przed premierą, siadała, prawda, i patrzyła. I powiedzmy, że ja bym nie mógł zagrać ani tej roli, ani pokazać siebie takim, jakim jestem. Marysiu, a kiedy zacząłeś się malować? Od zawsze. To znaczy, że miałeś 18 lat, też się malować? Na przykład. Środowisko na mnie patrzy często bardzo krzywo, ponieważ oni właśnie żyją w tym podziemiu i w gettach. Ja natomiast całe życie zawierałem prawdę. Każde getto jest beznadziejne. A potem, kiedy już wejdziemy tam w środek, robi się nudne. Wszyscy tacy sami. Czy to może być ciekawe? Na pewno nie. Ja nie dałem za wygrane. Wszedłem w tą bohemę artystyczną właśnie. Malarzy, muzyków, aktorów, to właśnie w cyganerię. I oni bardzo na mnie zwracali uwagę, taką bardzo pozytywną, to znaczy zachwycali się. Żyję sztuką, żyję miłością, pełną parą, to znaczy w bardzo silnej dawce. Natomiast ze sztuki żyję dużo skromniej, to znaczy nie w tak silnej dawce, jaka jest moja miłość. Dziewczynę? No, a dlaczego to pytasz? No bo zastanawiam. Tak? A że to jest niewykonalne? Nie. Aha. Pani Boże. Aha. No, ja miałam narzeczoną. To dwie nawet. To jak na mnie, to jest bardzo dużo. To, co ja kocham, to jest moją sprawą, wiesz, a nie. Przecież to się tyczy tak samo, czy
czy kobiety, czy mężczyznę. Przecież moja babcia, moja mama, mój dziadek nie będzie, wiesz, żył z moim kochankiem czy z moją narzeczoną. Tylko ja to mogę zrobić. Więc jaki sens jest ingerencji w to? Trzy osoby rzuciłem urok. Wszystkie one nie żyją. To były wczesne lata 70. To było dwóch aktorów, jeden tancerz. To był taki aktor, którym się w ogóle cała Warszawa kochała. I mężczyźni, i kobiety. Dlatego, że właśnie na tym polega piękno. Za prawdziwym pięknem obejrzy się i kobieta, i mężczyzna. On właśnie należał do tych piękności. To była wielka miłość i teraz ja postanowiłem zrobić konkluzję w tym sensie, że nie zakochuję się i już na nikim nie rzucam uroków. Zależniki proszę z jabłkiem. Trzeba zjadać, bo wystarczy. Też lubisz łodniczek. Ostatnio jadłem tutaj owocową z kruseczkami, a uwielbiam, a jaka pyszna, dlatego już jem łodnik. Pyszny. Brakuje raku. Ale ty do kebabu? Ty? Zwykle. A, bo nie ma niczego innego. A wiesz co, ja jestem taki, że wiesz, jak mam byle co, albo to, czego nie lubię, to wcale. Mówię, o, schudnę. Tak, i to pocieszam się. Ja też robiłem maturę u Palotynów na Pradze, w Obrządku Łacińskim, ale taką maturę religijną. Jak to? No taką kościelną, równolegle chodząc do szkoły, chodziłem tam. Aha. Ja przychodziłem jako uczeń, prawda, nie wdawałem się w jakieś tam takie... A to żaden, nie usiłowali ciebie zwieść? Posporowanie się z klerem. Być może tych księży, których przypominam sobie, którzy tam wtedy byli, że oni by jakby prawidłowo skonstruowani, tak to opowiem. Rysiu, a ty wierzysz w Boga? Ja wierzę w Boga, ale broń Boże, żadna dewotka, mohyrowe berety, seks Toruń, siostra Jankowska od świętej Brygidy po pedofilii, nic z tych rzeczy. I ja wyznaję zasadę, że nie widzieli, a uwierzyli. I że nie trzeba jeść, żeby wiedzieć, jak smakuje. I nie chcę być, wiesz, świętym Tomaszem, który, wiesz, musiał wsadzić, żeby się przekonać. Już nie powiem, co wsadził i gdzie wsadził. I to jest też mój wykład religii. Seks w pigułce, proszę ciebie. Aspiryna. I już jesteś zdrowa. Nie, już daj mi spokój. To ciekawe. Ja mogłem się spotkać z jakąś taką agresją, wiesz, nietolerancji. A spotykałeś się? Ale żeby mnie na przykład taka wręcz, to nie. Bo mnie to bardzo ciekawi. A to ciekawe, nie. Właśnie jak to wyglądało, jak ty byłeś młodym chłopcem, ulice były szare i wszyscy chodzili tak jak wygląda. A ja byłem bardzo kolorowy. No właśnie, no to... Nie różniłem się wiele od dziś, znaczy tak jak dzisiaj wyglądał. Tylko, że miałem trochę mniej lat. A nie boisz się samotności na starość? Nie, ja, mi samotność nie grozi. Tutaj nawet będę troszeczkę nieskromny, że nigdy w życiu
nie odczuwałam samotności. Bez przerwy jestem otoczony jakością ludzi. O, moja głowa rozboczona. Stadion seks. Seks bardzo jest zboczony, co? Stadion seks. Rozciągaj tą gacie. Tak? Rozciągaj tą gacie, a nie tam. A tu są takie na etacie, co zdejmują gacie i pokazują dupę. Dlaczego dupa wietnamska ma być gorsza od europejskiej? Taka sama dupa jak każde inne. Kiedy zaczniecie? Za kwadrans. Jestem bardzo przeciwny, absolutnie przeciw jestem adopcji dzieci przez pary homoseksualne, to znaczy lesbijskie, gejowskie, dlatego że uważam, że dziecko musi mieć w domu kobietę i mężczyznę. Wejdziesz na paradę równości? To też co? Na pewno nie. Nigdy nie byłem. I dlaczego mam iść teraz? Jak ja czytam, czy słyszę hasła na transparentach, my też jesteśmy. My też wyszliśmy spod ziemia. My też umiemy kochać. Na przykład. No to dla mnie to jest jakaś groteska. Jaki to ma sens? Facet, który założy szpilki, pióro w dupie, przyklei rzęsy, będzie kręcił dupą i publicznie na ulicy, kiedy tam wszyscy to widzą i na to patrzą. To jest takie jakby proszenie się o tolerancję, że prosimy o tolerancję, a ja bym, na przykład ja bym nie chciał nigdy w życiu, żeby się ktokolwiek nade mną litował, bo to jest litość. Tolerancja to jest litość. A co, ja wyszedłem spod ziemia na przykład, że ja teraz też mogę założyć sobie stańk wypchany watą i się cieszyć, nie widzę, kompletnie bezsens dla mnie. A teraz podajcie mi swoje kandydatury do zarządu koła. Proponuję kolegę Cygańskiego. Znam kolegę Cygańskiego ze szkoły, gdzie dał się poznać jako oddany aktywista i pierwszorzędny organizator. Naprawdę. Własnym i waszym. Szanuję ludzi, którzy całe życie idą swoją drogą. Proszę to sobie zapamiętać. See you later. Niech żyje sztuka.